Księga Przysłów, rozdział siódmy Synu mój, pamiętaj moje słowa, przechowuj w pamięci me przykazania. Przestrzegaj moich przykazań, a żył będziesz. Pilnuj mego pouczenia jak źrenicy oka. Przywiąż je do palców, wypisz na tablicy swego serca. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą. Umiejętność nazwij przyjaciółką aby cię ustrzegła przed obcą kobietą, przed cudzą żoną, której słowa są gładkie. Bo kiedy spoglądałem z zakraty, przez okno mojego domu, zobaczyłem ludzi niedoświadczonych i rozpoznałem wśród nich nierozumnego młodzieńca. Przechodził ulicą obok narożnika, kierując się w stronę jej domu, w wieczornym mroku kończącego się dnia, wśród ciemności zapadającej nocy. I oto stanęła przed nim kobieta, strójnie rządnicy, w sercu przebiegłość. Jest podniecona i napastliwa, jej nogi nie ustoją w domu. Krąży po ulicach i placach, czycha na każdym rogu. Już pochwyciła go, całuje i mówi z zuchwałą miną, złożyłam ofiary wspólnotowe, dziś wypełniłam swój ślub. Dlatego wyszłam ci naprzeciw, aby cię odszukać i oto znalazłam. Okryłam swe łóżko pościelą, rozłożyłam wzorzyste tkaniny z Egiptu. Skropiłam swoje posłanie mirrą, aloesem i cynamonem. Chodź, upoimy się miłością aż do rana i zatopimy się w rozkoszy. Bo męża nie ma w domu, udał się w daleką drogę. Zabrał ze sobą trzos złota, do domu powróci w czas pełni księżyca. Zasypała go mnóstwem słów i zręczną mową uwiodła. Poszedł za nią natychmiast, jak wół prowadzony na rzeź, jak jeleń wiedziony na powrozie do miejsca, gdzie strzała przebije mu wątrobę. Jest jak ptak pędzący do sieci, który nie wie, że tam utraci życie. Dlatego słuchajcie mnie, moi synowie, uważajcie na słowa ust moich. Niech Twoje serce nie wyrywa się ku jej drogom, nie błąka się po jej ścieżkach, bo wielu poległo od zadanego przez nią ciosu. Wielka jest liczba tych, których zgładziła. Jej dom jest drogą do krainy umarłych. Prowadzi do komnat śmierci. Koni, mamy kolejny rozdział, który mogłoby się wydawać, jest przestrogą dla młodych mężczyzn, że jak powiem, żeby się nie dali wziąć na uroki różnych nierządnic i tak dalej. to zupełnie nie o to oczywiście chodzi. Mam nadzieję, że łapiecie, że to jest w bardzo piękny, taki poetycki sposób opisane to, jak działa zło. Koni, pamiętajcie, ono się nigdy nie pokazuje jako brzydkie. Ono się nigdy nie pokazuje jako prowadzące do, do czegoś złego. Nie, ono mówi o rozkoszach. Ono mówi o pięknie, o tych zapachach. Mówi o drogocennych tkaninach. Takie, że chce nam się iść tam. Koni, zło się zawsze przedstawia jako pociągające, dobre i piękne. Nigdy nie pokaże nam skutków, które potem zrobi w naszym sercu. To jest taka przestroga ta księga przysłów. Nie? Jakby bądź mądry, czyli nie daj się na to, co widzą oczy, nie daj się na to, co czują uczucia, nie daj się na to, co wydaje się powabne i co wydaje się być szczęściem. Badaj, szukaj mądrości, czyli jakby wchodź w głąb. Mądrość to nie jest powierzchowne patrzenie, co mi sprawia radość, tylko to jest wchodzenie w głąb. Czy ta radość się potem przełoży na prawdziwe szczęście, czy ta radość nie będzie potem skończona jakimś dramatem? Tutaj właśnie tak się kończy. On jest potem jak jeleń, któremu się przebija wątrobę, jest jak ptak, który wpada w sidła. Chociaż na początku wydawało mu się, że no właśnie, sama rozkosz i samo szczęście. Bądźcie mądrzy, a nie płytcy, nie powierzchowni, nie jakby odbierający pierwsze wrażenia, tylko wchodźcie w głąb.